W porządku, w tej części zajmiemy się już animowaniem. Zaczniemy od rysowania naszej łodygi. Łodyga, czyli to jest ta najdłuższa. Najprościej będzie to zrobić, klikając sobie pentul i mając zaznaczoną warstwę z łodygą, rysujemy linię, która będzie mniej więcej po środku naszej łodygi. Mniej więcej tak. Zerknę tutaj środek. Nie zamykamy naszego obiektu. Zauważcie, że ja go nie zamykam. Zostawiam tak, jak jest. OK. Następnie kliknę sobie prawym przyciskiem myszy, wybiorę Effects, Generate i wybiorę sobie Stroke. Jak widzimy, moja ścieżka została podświetlona na kolor biały. Aktualnie zwiększę grubość mojego pędzla, czyli tej białej ścieżki, w ten sposób, aby przykryła ona całą czarną łodygę. Niech to będzie chyba z 10 pikseli. 10 pikseli, aczkolwiek tutaj można troszkę to zedytować, aby lepiej to się właśnie przykryło. Nie wiem, czy nie za dużo, zobaczmy 8 albo i 9. Nie, jednak 10. Ok, ustawiamy 10 na 10 pikseli. Na początek zastanówmy się, jak szybko chcemy, aby nasz kwiat został narysowany. Zakładam, że niech to będzie około 8 sekund, aczkolwiek zaraz zobaczymy, czy nie będzie to za długo. Ustawiamy sobie stopwatch na end i w paint style wymieniamy z on original image na reveal original image. Aktualnie ustawmy end na 0. W zerowej klatce ustawiamy end na 0%. Możemy wyłączyć, żeby nie było widać tych żółtych kresek. A w 8 sekundzie ustawmy end na 100. Co tam to dało? Poczynając od zerowej klatki, zauważmy, że moja łodyga będzie się rysowała. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że moja biała linia, którą stworzyłem, jest rysowana po ścieżce od początku do końca w trakcie 8 sekund. Jak widzimy, tylko w momencie, kiedy zmieniłem Reveal on Original Image, biała linia działa jako maska, to znaczy jest ona po prostu pokazuje kolejne elementy, które mają się tworzyć. Okay? No i mamy całą naszą łodygę. Teraz przejdźmy jeszcze do mojej łodygi drugiej, którą chciałbym, żeby zaczęła się malować w momencie, kiedy tutaj już przejdzie ta łodyga, czyli gdzieś od tej klatki. Przechodzę na zakładkę łodyga 2 i ponownie używając pentula maluję po środku żółtą linię, czyli moją żółtą ścieżkę. Staram się mniej więcej, aby ta żółta linia była po środku mojej łodygi. Aczkolwiek tutaj no, muszę stworzyć taki jakby zawijas, ponieważ jest tutaj więcej do zakrycia przez modyfikator stroke. OK, myślę, że w porządku. Ponownie nadaję modyfikator stroke, czyli effects generate stroke. Mam zaznaczone, od której klatki chcę zacząć, jednak zanim to przejdziemy do tego, musimy najpierw ustawić brush size. Ponownie ustawmy na 10. OK, niech będzie na 10. Następnie klikam stopwatch na end i daję do 0. I przesuwam powiedzmy do 11. Zaraz w 8 się kończy ta, to do 9. Daję end na 100%. Oczywiście zaznaczam tutaj Reveal Original Image. Wyłączę na chwilę sobie moje ścieżki. Zobaczmy, co to teraz nam się stało. Wyłączę może te warstwy z pozostałe. Zauważmy, rysuje się nam nasza łodyga, albo się jej nie rysuje, bo wyłączyłem ją. Rysuje się nam nasza łodyga. W momencie, kiedy przechodzi punkt, w którym powinna zacząć się rysować druga łodyga, wyrasta z niej kolejna łodyga, która rysuje się oddzielnie. Jak widzimy, jest. A tutaj ta końcówka, chociaż powiem szczerze, że mógłbym zostawić tak, jak jest. Czyli mamy stworzone pierwsze fragmenty naszej animacji. W kolejnej części zajmiemy się animowaniem liści. Będzie już to troszkę szybciej, ponieważ będziemy wykonywali prostą sekwencję kopiuj-wklej.